Chwała Bogu. Pan Bóg każdego dnia pokazuje nam nasze niedoskonałości. Pan Bóg każdego dnia, tak naprawdę, jeżeli my z bojaźnią szukamy Jego oblicza, jeżeli pragniemy Jego, tęsknimy za Nim, chcemy być bliżej Niego, On każdego dnia będzie coraz bardziej objawiał to prawdziwe wnętrze naszego serca. Za każdego dnia będzie pokazywał, że potrzebujemy Jego sądu. Potrzebujemy Jego oczyszczenia. Potrzebujemy Jego krzyża. Nieraz zdaje się nam, ale co ja takiego złego, Panie Boże, czynię w swym życiu? Ty widzisz, chodzę na nabożeństwa, staram się jak najlepiej powiedzieć Twoje słowo, staram się może dobrze zaśpiewać, staram się czynić to, czego Ty oczekujesz. Czy jestem taki zły, że Ty musisz mnie sądzić? A Pan Bóg za każdym razem pokazuje coś w naszym życiu, coś, co nie powinno mieć miejsca w nas. Jedną z takich rzeczy jest pycha, jest zarozumiałość. Ale ja nie jestem pyszny, Panie Boże. Wiecie, ja nie mówić, ale niedawno, w zeszłej niedzieli, gdy tu stanąłem, gdzie Pan Bóg tak naprawdę mnie dotknął, ukorzył mnie w moim duchu. Przygotowałem kazanie. Wiecie, wyszedłem tutaj z taką myślą, to fajne kazanie, fajny temat. No to powinieneś, Panie Boże, być zadowolony. Będzie słowo, które poruszy. Wiecie, Pan Bóg pokazał mi, że to jest to, co On musi osądzić we mnie. To jest to, co musi złamać we mnie. To jest ta myśl pychy. Ja nie potrzebuję Boga, bo ja sam jestem dobry. Pan Bóg to uczynił. Wiecie, potrzebujemy Bożego sądu. Słowo Boże mówi tak. Ja chciałbym kilka miejsc też zacytować, powrócić do niektórych słów, które czytaliśmy tydzień temu. Gdyż ogniem i swoim mieczem dokona Pan sądu. Ja to czytam fragmenty różnych miejsc Pisma Świętego. To nie znaczy, że to zmienia, wypacza obraz tego słowa, ale pokazuje nam coś więcej. Gdyż ogniem i swoim mieczem dokona Pan sądu od domu swego, aby wśród niego nastąpiło wypławienie, oczyszczenie i wybielenie. Aby przysposobić sobie kościół pełen chwały, bez mazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Czy słowo moje nie jest jak ogień, mówi Pan, i jak młot, który kruszy skałę? To słowo, drodzy, zwraca naszą uwagę na trzy bardzo ważne, ściśle sobą powiązane rzeczy dotyczące czasów, w których my żyjemy. A mianowicie na sąd, na środki, przy pomocy których ten sąd się dokonuje oraz cel tego sądu. Oczywiście są to tematy, na które dzisiaj chrześcijanie tak naprawdę nie chcą rozmawiać. Dlaczego? Dlatego, że mówią one o osądzeniu naszego, czyli Twojego i mojego życia. Drodzy, sąd ukazuje i wyprowadza na jaw to, co jest często ukryte pod płaszczykiem naszej często pięknej, pobożnej chrześcijańskiej szaty. Wyprowadza na jaw to pełne brudu, zanieczyszczenia, fałszu i egoizmu, często nasze wnętrze. Ukazuje naszą grzeszność. To sąd wydaje wyrok, który boli, bo żaden wyrok nie jest miły, przyjemny dla ciała. Wydaje wyrok, który pozbawia nas tego, co jest miłe i przyjemne naszemu ciału. Który pozbawia nas tego, co często jest ostoją
tą złudną ostoją naszej chrześcijańskiej wiary i nadziei. Oczywiście sąd powoduje ból i płacz. Sąd prowadzi do naszego złamania, naszego ja, do pokuty i upamiętania. Ale rezultatem tego sądu jest coś wspaniałego. Jest życie wieczne, chwale Ojca w miejscu, które Pan Jezus poszedł przygotować do nieba dla Ciebie i dla mnie. Dlaczego, drodzy, my dzisiaj jako chrześcijanie nie chcemy mówić o tych sprawach? O sprawach, które przyszedł Duch Święty, aby nauczać. Duch Święty przyszedł po to, aby tego nauczać. A my mówimy, nie, Panie, to nie to jest. Dlaczego? Dlatego, że, drodzy, w dzisiejszej, współczesnej teologii chrześcijańskiej, tej innej Ewangelii głoszonej w imieniu innego Jezusa, nie ma miejsca dla grzechu, nie ma miejsca dla sprawiedliwości, dla sądu. Dlatego, że to wszystko koliduje z nimi. Ponieważ ta inna Ewangelia, ta dzisiejsza teologia głosi, że zostaliśmy powołani do tego, by być zawsze szczęśliwymi, zdrowymi, bogatymi, dobrze się bawili, czynili wiele innych rzeczy. Nie zważając na to, co mówi Słowo Boże, bo skoro Pan Bóg jest miłością, to i tak będziemy zbawieni. Dlatego, drodzy, tak jak Pan Jezus naucza pewnego dnia wielu, którzy staną przed Nim, mówiąc, Panie, Panie, w imieniu Twoim czyniliśmy wielkie rzeczy, usłyszą tragiczny wyrok, straszny wyrok. Idźcie precz, wy, którzy nie pełniliście woli Ojca mojego, który jest w niebie, którzy czyniliście bezprawie, idźcie precz. W ogień wieczny, zgotowany diabłu i aniołom jego. Pan Bóg, drodzy, dokonuje sądu. Sądu przy pomocy ognia i miecza. Oczywiście dziś władcy tego świata, drodzy, duchowi ciemności, udało zaślepić się oczy wielu chrześcijanom, wmawiając im, że ogień i miecz to nie są środki Bożego sądu, ale to są środki, którymi Bóg chce obdarzyć nas jako symbol władzy, mocy nam darowanej przez Boga. Abyśmy nimi posługiwali się w swoim życiu, czyniąc rzeczy wielkie, sprowadzając ogień z nieba, jak to chcieli uczynić swego czasu Jan i Jakub, prowadzając ludzi w ekstazę, dając im to, czego oni pragną i oczekują, dając im często dobrą zabawę, satysfakcję i samozadowolenie z ich życia. Lecz bez względu na to, jak daleko nie posuną się fałszywi prorocy i nauczyciele w zwiastowaniu fałszywej Ewangelii, coraz chętniej poszukiwanej dziś przez cielesnych chrześcijan. Bo Słowo Boże mówi, że nadejdą czasy, gdy będą chcieli szukać nauczycieli, którzy będą głosić to, co jest miłe, przyjemne dla ciała. I to się dzieje. Jak naucza Duch Święty, drodzy, ogień i miecz są obrazem i Bożym środkiem do wykonywania sądu i oczyszczania z wszelkiej nieczystości w pierwszej kolejności domu Bożego, czyli mnie i Ciebie. Celem Bożego sądu jest uświęcenie, jest oczyszczenie i przygotowanie oblubienicy na spotkanie z Chrystusem, który powiedział, oto przychodzę. Oto przychodzę, a duch i oblubienica mówią, przyjdź, Panie Jezu. Człowiek cielesny chrześcijanin nigdy nie powie, Panie, przyjdź już teraz. Bo on jest tak bardzo związany z tym życiem ziemskim, że nie myśli o życiu w Królestwie Bożym. Celem Bożego sądu, drodzy, jest oddzielenie pszenicy od plewy. Jest oddzielenie pszenicy od konkolu, jak mówi Pan Jezus. Celem Bożego sądu jest oddzielenie, ktoś powiedział, entuzjastów
od naśladowców. I dwa miejsca chciałbym odczytać z Księgi Malachiasza, z trzeciego rozdziału, gdzie Pan Bóg w wierszu drugim, trzecim mówi tak. Kto będzie mógł znieść dzień przyjścia Jego? Kto się ostoi, gdy się ukaże? Gdyż jest on jak ogień odlewacza, jak łuk foluszników, usiądzie, aby wytapiać i czyścić srebro. Będzie czyścił synów, nie pogan, ale kogo? Lewiego. I będzie ich pukał jak złoto i srebro. Będzie czyścił synów swojego ludu, mnie i ciebie. A potem dopiero będą mogli składać Panu ofiary w sprawiedliwości. Sąd poprzedza tą wspaniałą, bliską społeczność z Bogiem. Tą prawdziwą, żywą społeczność z Bogiem. Bo tak oczywiście możemy mieć, mówić, że mamy społeczność z Bogiem. Ale czy naprawdę? Liście do Hebrajczyków w 9 rozdziale czytamy, że Chrystus okaże się drugi raz, przyjdzie. Ale nie z powodu grzechu. Lecz z powodu tych, którzy oczekują Jego przyjścia. Społeczność chrześcijan, drodzy, jest bardzo różnorodna. I w zasadzie możemy ją podzielić na takie dwie grupy, jak już wspomniałem. Na entuzjastów, a więc na tych, którzy stanowią znaczną większość dzisiaj w Kościele, co jest bardzo smutne, oraz na naśladowców, którzy stanowią mniejszość w dzisiejszym Kościele chrześcijańskim. Kim jest entuzjasta? Drodzy, to człowiek, który został w jakimś okresie swojego życia poruszony Bożą miłością, który został zafascynowany Bogiem, tym, co On czyni, Jego potęgą, mocą, Jego działaniem, który być może został w jakimś sposób poruszony Bożym Słowem, a może świadectwem czyimś i postanowił, bo stwierdził tak, że warto być chrześcijaninem. Nawrócił się, przystąpił do chrztu, został członkiem zboru, potrafi angażować się w różne działalności chrześcijańskie, potrafi ładnie śpiewać, może dobrze mówić, potrafi czynić wiele dobrych rzeczy, ale jest to również człowiek, który nigdy nie da siebie więcej, niż się od niego wymaga. Który nigdy nie da siebie więcej, niż wymaga tego jego status chrześcijański. To człowiek, który nigdy nie będzie gotów ponosić ofiary dla Chrystusa. Nie będzie gotów płacić ceny za swą wiarę w Chrystusa. Dlatego łatwiej przyjmie fałszywą Ewangelię, zanim trzymać się tej Bożej drogi, która wiedzie poprzez Golgotę. Są to ludzie, którzy często stają w gronie szyderców drwiących z przyjścia Chrystusa, jak czytamy w liście Piotra. Są to ludzie, którzy często stają w gronie szyderców drwiących z Bożego Słowa. Wiecie, choćby taki sposób, poprzez nadawanie Słowu Bożemu odpowiedniej formy i oprawy muzycznej, czynią to Słowo źródłem dobrej zabawy, przy którym można potańczyć, poskakać, pobawić się, a później iść z powrotem i żyć tak samo, jak żyli przedtem, razem ze światem, iść ręka w rękę. Drodzy, to jest drwienie z Bożego Słowa. To czynił Izrael. I Pan Bóg w swoim czasie do Izraela powiada, oto słowo moje stało się dla nich przedmiotem drwiny. Nie mają w nim upodobania. Czy Izraelici drwili Słowa Bożego? W jaki sposób? Swoim życiem. Używając tego Słowa Bożego, a żyjąc przeciwnie, jak to Słowo mówi. Skąd biorą się tacy chrześcijanie, drodzy, których coraz więcej pojawia się w Kościele? Jedną z przyczyn być może jest ta, że prawdopodobnie nigdy nie usłyszeli zwiastowania krzyża Chrystusowego, głoszącego konieczność śmierci dla swojego ja, dla tego świata, dla swoich pożądliwości, przyjemności. Którzy nigdy nie usłyszeli Ewangelii mówiącej, że muszą wziąć na siebie swój krzyż i stać się naśladowcą Jezusa Chrystusa. Drugą, znacznie mniejszą grupą w Kościele są ludzie stanowiący, czy będący naśladowcami Chrystusa.
Ludzie, którzy codziennie biorą swój krzyż na siebie i naśladują Jezusa. Którzy każdego dnia gotowi są z miłości do Pana Jezusa Chrystusa złożyć każdą ofiarę, każdą cenę za swą wiarę. Którzy są gotowi zrezygnować z wszelkiej swojej przyjemności, aby być tam, gdzie Pan chce, aby byli. Którzy dla swojego Pana gotowi są nawet złożyć w ofierze swoje życie. Są to ludzie, dla których każde słowo Pana, zawarte w tej świętej księdze nam darowanej, jest cenniejsze od największych skarbów tego świata. Drodzy, ogień i miecz, będące narzędziem Bożego sądu, są obrazem doświadczeń, cierpień, prześladowań, a nawet śmierci. I wiele miejsc Słowa Bożego o tym mówi. Ogień i miecz nigdy, drodzy, nie wprowadziły tych, którzy zostali nimi dotknięci, w stan jakiejś ekstazy, euforii, w stan dobrej zabawy. Lecz wręcz przeciwnie. Ogień i miecz, gdy dotyka życia człowieka, wprowadza go w przerażenie. Wprowadza go w stan wielkiego bólu, cierpienia i płaczu. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Jana w 16 rozdziale, w wierszu 20 do swoich uczniów takie słowa. Gdybyście byli ze świata, wiersz 19, świat miłowałby to, co jest jego. Że jednak ze świata nie jesteście, ale ja was wybrałem ze świata, dlatego was świat nie nienawidzi. Wspomnijcie na słowo, które do was powiedziałem. Nie jest sługa większy nad Pana swego, jeśli mnie prześladowali i was prześladować będą. W 15 rozdziale tej samej Ewangelii, w 16 rozdziale, w wierszu 20 czytamy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, wy płakać i narzekać będziecie. My? To jest Ewangelia Boża? Tak. To są słowa, które wypowiada sam Jezus, nasz Pan i Zbawiciel. Wy płakać i narzekać będziecie, a świat się będzie weselił. Kto się będzie weselił? Świat. Wy smutni będziecie. Ale smutek wasz w radość się obróci. Dzisiaj cierpienie towarzyszy tym, którzy idą za Chrystusem. Cierpienie towarzyszy naśladowcom Chrystusa. A świat się bawi i weseli. Chrześcijanie podążający wespół ze światem bawią się i weselą. Lecz ci, którzy będą podążać i będą chcieli iść za Chrystusem, będą płakać i cierpieć. Ale nadchodzi, drodzy, dzień, gdy płacz naśladowców Chrystusa obróci się wieczną radość. O tym mówi Słowo Boże. To jest Boża obietnica. Ale również czytamy, że radość i wesele entuzjastów Chrystusa, odstępców od Ewangelii Chrystusowej, obróci się wieczny płacz i zgrzytanie zębów. Dziś tysiące chrześcijan doświadcza Bożego sądu w swoim życiu. Nie wiemy dlaczego, ale doświadcza, poprzez który tak naprawdę Pan przygotowuje ich do wejścia do tej prawdziwej ojczyzny, która jest w niebiesiech. Drodzy, to nie są entuzjaści poszukujący samozadowolenia, szczęścia, bogactwa czy dobrej atmosfery. W Chrystusie, w tym życiu ziemskim, o których czytamy, że są pożałowania godni. Ktoś powiedział, przeczytałem takie zdanie niedawno, że jeżeli nie będziesz gotów pójść do Mosulu, stanąć przed Kościołem Bożym i powiedzieć, że jesteś dzieckiem Bożym, wygłosić swojego kazania, które masz przygotowane, to wyrzuć to do kosza, bo to nie jest od Boga. Drodzy, ci chrześcijanie to są ludzie, którzy codziennie biorą swój krzyż na siebie i idą za Jezusem, drogą krzyża Jego, drogą Jego śmierci. To są ludzie, którzy są naśladowcami Chrystusa,
gotowymi wszystko stracić, a nawet całe swoje życie oddać w ofierze z miłości do Jezusa. Pewien chrześcijanin z Syrii powiedział: nie módlcie się o to, aby Bóg odebrał od nas te cierpienia, ale módlcie się za nas o to, aby Bóg wzmocnił naszą wiarę, abyśmy wytrwali do końca przy Nim. Tego pragnie Kościół cierpiący, będący naśladowcą Chrystusa. A czego pragną entuzjaści Chrystusa? Czy są oni zainteresowani losem tych chrześcijan? Czy my zainteresowani jesteśmy losem tych chrześcijan, tego Kościoła? Czy pragniemy stać się takimi samymi naśladowcami Jezusa jak oni? Nie. Nie za bardzo. Dlaczego? Ponieważ nie odpowiada to naszej wizji chrześcijaństwa. Chrześcijaństwu kanapowemu, na którym wygodnie sobie usiądziemy, włączymy telewizor, komputer, w niedzielę pójdziemy na potężne zgromadzenie, na którym tysiące ludzi fantastycznie śpiewa, wielbi Boga. Nie mówię, że wszyscy, którzy to czynią, są źli. Może i są tam ludzie, którzy szczerze szukają Boga. Ale większość to są ludzie, którzy szukają zadowolenia w swoim ziemskim życiu. A ogień i miecz są również obrazem Słowa Bożego. W Księdze Jeremiasza w 23 rozdziale, wierszu 29, Pan Bóg mówi tak: czy moje słowo nie jest jak ogień, mówi Pan, i jak młot, który kruszy skałę? Czy moje słowo? W liście do Efezjan, w liście do Hebrajczyków również, w 4 rozdziale czytamy słowo, którym Pan Bóg mówi, że moje słowo jest jak miecz obosieczny, które przenikasz do szpiku kości. Dopóki, drodzy, Słowo Boże nie dotknie się twojego, mojego życia jak ogień, który wypala wszelkie plewy w naszym sercu. Dopóki Słowo Boże nie stanie się jak miecz, który przeszyje twoje serce na wylot, przebijając balon wszelkich przyjemności, pożądliwości i pragnień tego wszystkiego, co jest z ducha tego świata, dopóty być może będziesz tylko entuzjastą Chrystusa. Spójrzmy na postać króla judzkiego Jozjasza, w życiu którego możemy dostrzec te dwie grupy ludzi. W pierwszej części swojego życia król Jozjasz, ja bym określił, był takim entuzjastą Boga. Gdy wejrzymy w to słowo, możemy zobaczyć pewną historię. Jego pradziadek Hiskiasz był mężem Bożym, który doprowadził Izrael do wspaniałej odnowy społeczności z Bogiem, do duchowego przebudzenia. Ale jednak już jego dziadek Jozjasza, a syn Hiskiasza, Manasses, ponownie sprowadził lud na drogę bałwochwalstwa i ohydnych, jak czytamy w Biblii, zwyczajów narodów pogańskich. Wówczas Pan Bóg sprowadził na Manassesa wielkie doświadczenie. I Biblia mówi, że on w tym swoim utrapieniu zaczął wołać do Boga, zaczął pokutować. Bóg się przyznał do niego i przywrócił mu z powrotem radość i pokój. Jednakże już syn Manassesa, a ojciec Jozjasza, który być może był świadkiem tego, co ojciec jego przeżył, jednakże jego syn Amon ponownie sprowadził Judę na jeszcze większą drogę odstępstwa od Boga. Biblia mówi, że zginął z ręki swoich sług. I w pierwszych wierszach drugiej księgi Kronik, w 34 rozdziale, czytamy, że Jozjasz czynił to, co prawe w oczach Pana, kroczył drogami Dawida, swojego praojca. Skąd ten chłopiec, 8-letni chłopiec, który został królem, żyjący wśród odstępczego narodu, wiedział, co jest dobre przed Bogiem, wiedział, jak wyglądało życie Dawida? Czytamy między Jeremiasza, że w tym czasie, gdy Jozjasz został królem, Bóg powołał na proroka Jeremiasza.
Jeremiasz zaczął głosić Boże Słowo wzywające do upamiętania, do pokuty, ostrzegając przed nadchodzącym gniewem Bożym. Słowa, które głosił Jeremiasz, prawdopodobnie zaczęły docierać na dwór królewski. Jozjasz, być może słysząc te słowa, które głosił jakiś tam prorok, którego nie znał, postanowił zainteresować się bliżej tym Bogiem, którego głosił Jeremiasz. Być może sięgnął po Księgę Królów Judzkich Izraelskich, aby coś się dowiedzieć o Bogu, którego głosił Jeremiasz. I czytając, być może natknął się na potężną osobę Dawida i Boga Dawida, któremu Dawid służył. Podobnie jego serce zostało pobudzone tą historią. Być może w jego sercu zbudziło się pragnienie być takim jak Dawid i mieć takiego Boga, jakiego miał Dawid. I zaczął szukać Boga. Boga Dawida. Czytamy w tym rozdziale, w trzecim wierszu, że w 8 roku swego panowania zaczął szukać Boga Dawida, swego praojca. 4 lata później zaczął coś czynić dla Boga. Pobudzony tym, jak Dawid działał, co Bóg w jego życiu działał, zaczął oczyszczać Judę i Jeruzalem z bałwochwalstwa, nieprawości i grzechu. Jozjasz, wiecie, uczynił bardzo wiele dobrych rzeczy dla Boga. Zburzył świątynki i tam mnóstwo innych rzeczy uczynił. Być może był usatysfakcjonowany tym swoim działaniem. Może był dumny z tego, co uczynił dla Boga. Być może uważał, że Pan Bóg musi być zadowolony z niego. Tak jak z Dawida. Jozjasz, drodzy, rozpoczął dobre dzieło, ale pominął to, co stanowiło podstawę duchowej społeczności Izraela z Bogiem, co było miejscem Bożej obecności pośród Judy. Pominął serce, ja to tak określam, czyli świątynię Bożą. Oczywiście ją oczyścił też na początku z posążku, ale świątynia była nadal zniszczona. Świątynia nie nadawała się do tego, aby tam sprawowano Bożą służbę. Nie nadawała się do pełnienia swojej funkcji. Przez kolejne 6 lat Jozjasz żył w zadowoleniu tego, co uczynił. Mu to wystarczało. Ale Pan Bóg, który zaczął działać w jego życiu, powiedział: stop, Jozjaszu, to nie koniec. Ty oczyściłeś kraj, ale ja chcę oczyścić coś więcej. Chcę oczyścić ciebie. Chcę oczyścić świątynię. Chcę uczynić to miejsce miejscem, w którym ja będę chciał, mógł przebywać. I po kolejnych 6 latach czytamy, Jozjasz zwrócił swój wzrok na świątynię i postanowił dokonać jej naprawy. O czym czytamy w wierszu 8, 34 rozdziału 2 Księgi Kronik. I podczas naprawy świątyni odnaleziono Księgę Zakonu. Tą księgę przyniesiono przed króla i zaczęto mu odczytywać. On wiedział o Bogu dużo. On chciał być takim jak Dawid, służyć takiemu Bogu jak Dawid. Ale on miał własne wyobrażenie Boga. On miał własną swoją wizję służby dla Boga. Ponieważ on Boga tak naprawdę nie znał. On nie znał Bożego prawa, Bożego słowa. I gdy to słowo zaczęto odczytywać, to słowo stało się ogniem w życiu Jozjasza. To słowo jak miecz przeszyło na wylot jego serce całe. To słowo spowodowało, drodzy, że Jozjasz nie mógł wytrzymać tego ognia, który go zaczął palić. Nie mógł przeżyć tego bólu spowodowanego tym mieczem, który przeszył jego serce na wylot. On nagle zobaczył całe swoje życie. Zobaczył całą swoją grzeszność. Zobaczył, że to, co dobrego czynił dla Boga, nie ma żadnej wartości dla Boga. Ponieważ Bóg chce tego, co jest w jego wnętrzu. Chce jego serca, jego życia. Wiecie, i czytamy tam dalej, że Jozjasz rozdarł swoje szaty. To było wyrazem pokuty. To było wyrazem upamiętania w tamtych czasach. Mamy podobne sytuacje z historii u nas. Dalej, Biblia mówi, że Jozjasz ukorzył się przed Bogiem. I co? Zaczął się weselić przed Bogiem? Nie. Tam pisze, zaczął płakać przed Bogiem.
o to, co się dzieje z człowiekiem, którego serce zostanie przeszyte jak Bożym mieczem, mieczem Ducha Świętego, którym jest Słowo Boże. O to, co się dzieje, gdy serce człowieka zostanie dotknięte ogniem Ducha Świętego, który zaczyna palić. Nie pozwala pozostać obojętnym wobec tego, co jest złe. Gdy serce Jozjasza zostało pod wpływem, drodzy, Bożego Słowa, całkowicie złamane. Gdy Bóg dokonał takiego radykalnego oczyszczenia, wówczas Jozjasz wkroczył na właściwą drogę duchową w swoim życiu. Jozjasz wówczas przestał być entuzjastą Bożym. Wiecie, kim się stał? Naśladowcą Boga. I on o tym mówi, te dwa wiersze chciałbym odczytać, wiersz 31 i 3 z 34 rozdziału drugiej Księgi Kronik. Następnie stanął król na swoim miejscu i zawarł przed Panem przymierze, że będą chodzić za Panem. Będą naśladowcami Boga. Będą przestrzegać Jego przykazań i rad i ustaw z całego swego serca i z całej swojej duszy, wypełniając słowa przymierza zapisane w tej księdze. Jozjasz usunął wszystkie obrzydliwości ze wszystkich ziem, które należały do synów izraelskich, nakłonił wszystkich, którzy znajdowali się w Izraelu, do służenia swojemu Bogu. Przez całe jego życie nie odstąpili oni od Pana Boga swoich ojców. Ile lat musiało płynąć, zanim Jozjasz zrozumiał, że Bóg chce czegoś więcej. Nie tylko jego zafascynowanie osobą Boga, ale chce, aby stał się jego naśladowcą. Chodzę, modlimy się o przebudzenie. Śpiewamy wiele pięknych pieśni. Jedną z takich pięknych pieśni, którą też lubię śpiewać, to jest pieśń, która mówi: rozpal ogień, Panie, w sercu moim już. Ale czy jesteśmy świadomi tego, o co prosimy Boga w tym momencie? O jaki ogień prosimy Pana? A może, drodzy, nawet nie jesteśmy w pełni świadomi tego, o co prosimy. I nie zastanawiając się nad tym, tak naprawdę prosimy Boga o Jego sąd w naszym życiu. Panie Boże, rozpal swój ogień w moim życiu. Zacznij sąd od mego życia. Osądzaj mnie, oczyszczaj mnie, uświęcaj mnie, abym pewnego dnia mógł wejść do Królestwa Twego. Często o tym nie myślimy. Drodzy, ale Pan Bóg słyszy słowa nasze. Biblia uczy nas, że każdy z nas musi przejść przez ogień oczyszczenia. Każdy, czytamy w Nowym Testamencie, musi przejść ogień oczyszczenia, by mógł stać się naśladowcą Jezusa. Aby to, co, drodzy, dziś być może zajmuje nasze serca, myśli, pragnienia, a nie jest Ducha Bożego, spłonęło. Abyśmy zostali całkowicie ogołoceni ze wszystkiego, co jest z nas, z naszego egoistycznego ja, z naszej troski, naszego umiłowania swojego własnego życia ponad Pana. Jak często próbujemy zadowolić Pana resztką z naszego życia, tym, co nam zbywa, zachowując dla siebie to, co cenne, bo szkoda tego dać Bogu. A Pan oczekuje właśnie od nas tego, co cenne. Bez tego, co pospolite, czytamy w Księdze Jeremiasza. Pan oczekuje od nas, ode mnie i od ciebie, wdowiego grosza, czyli wszystkiego, co mamy. Tylko to go zadowolić może. Ponieważ On dał wszystko, co najcenniejsze dla mnie i dla ciebie. Drodzy, jak wiele jest w nas często takiej egocentrycznej miłości, samolubnej miłości. Jak często wiele jest w nas zazdrości, gniewu. Jak wiele jest w nas umiłowania tego świata. A więc tego wszystkiego, dlaczego nie ma miejsca w Królestwie Bożym. Podejmujemy pewne słuszne działania, zgodne z wolą Bożą. Choć może czasami też przykre i bolesne. Ale przychodzi taki moment, gdy pojawia się chwila ulgi i uciszenia. Zrobiliśmy to, czego Pan od nas oczekiwał, mówimy.
I w tym momencie, drodzy, przychodzi taka chwila duchowego odprężenia. Wydaje się mi, no Panie, teraz powinieneś być zadowolony. Ja już tyle dla Ciebie poświęciłem, z tylu rzeczy zrezygnowałem. To powinno Ciebie zadowolić. Wiecie, taka jest często nasza postawa. Ale to nie jest koniec. Być może nadal jesteśmy tylko entuzjastami Boga. Podobnie jak Jozjasz. A Bóg chce czegoś więcej. Chce, abyśmy stali się Jego naśladowcami. I gdy Pan Bóg zaczyna odpowiadać na nasze słowa, gdy zaczyna działać, to zaczyna działać od osądzania. Osądzenia mojego i Twojego życia. To Pan zaczyna objawiać zło, które jest wśród nas i w nas. To Pan zaczyna przymuszać do pewnego działania. Drodzy, Duch Święty, posługując się swoim ogniem i mieczem, zaczyna oczyszczanie naszego życia wszelkiej nieczystości. Z każdej pospolitej rzeczy, która zajmuje miejsce należne Bogu. Zaczyna prowadzić poprzez różne doświadczenia i utrapienia. Posyła swoje słowo, które zaczyna palić jak ogień, które zaczyna przeszywać jak miecz serca nasze. I będzie czynił to tak długo, dopóki Jego świątynia, czyli nasze serce, nasze życie, nie zostanie oczyszczona wszystkiego, co Boga nie chwali, wszystkiego, co pospolite, aby Jezus Chrystus mógł zasiąść na tronie naszego życia jako jedyny, niepodzielny Pan i Władca. Drodzy, Pan Bóg rozpoczął swoje dzieło oczyszczania swojej świętej społeczności, domu swojej, również i w naszej społeczności. Ale to nie jest koniec, ponieważ Pan Bóg, który rozpoczyna swoje dzieło, chce je doprowadzić do końca. Być może już, a jeżeli jeszcze nie, to możemy być pewni, możesz być, bracie, siostro, pewny, pewna, że ten ogień i miecz Ducha Świętego zacznie również przenikać Twoje serce. Ale gdy to się stanie, gdy Bóg zacznie tak działać w naszym życiu, drodzy, nie odwracajmy się od Niego, ale poddajmy się Mu, abyśmy pewnego dnia mogli stać się uczestnikami wiecznej radości w niebie. Jeżeli Boże Słowo nie stanie się w naszym życiu jak ogień, jeżeli nie przeszyje jak miecz naszego serca, prowadząc do całkowitego naszego złamania, do całkowitego oczyszczenia i uświęcenia, do ukorzenia się przed Panem i podążania Jego drogą, w posłuszeństwie Jego woli, być może pozostaniemy nadal tylko entuzjastami, dla których nie ma miejsca w domu Ojca w niebie. Jeżeli doświadczenie Joba, znamy to doświadczenie, który później powiedział: do tej pory tylko Tobie słyszałem, ale teraz moje oko Ciebie ujrzało. Drodzy, jeżeli doświadczenie Izajasza, który mówi pod koniec tego doświadczenia: biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały Króla, Pana zastępu. Jeżeli doświadczenie krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa nie staną się doświadczeniem naszego życia, naszego serca, to być może nadal pozostaniemy tylko entuzjastami. A Jezus chce, abyśmy byli Jego naśladowcami. W psalmie 139 zawarta modlitwa, modlitwa Bożego Sługi. Chciałem odczytać dwa wiersze z tej modlitwy. Z modlitwą i prośbą do Pana, aby również ta modlitwa stała się modlitwą Twojego i mojego serca. Wiersz 23 i 24. Badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje. Doświadcz mnie i poznaj myśli moje. I zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną. Niech Pan Bóg sprawi, aby ta modlitwa stała się modlitwą Twojego i mojego serca.
która wypłynie z głębi serca przed Panem. Niech to będzie prośba nasza, którą będziemy kierować do Boga, abyśmy pewnego dnia mogli się rozradować w Nim, w domu Ojca Jego. Niedawno kończąc, gdy jeden z gości naszych zwiastował Boże Słowo, mówił na temat oczyszczenia. Mówił na temat oczyszczenia, któremu nie zawsze wszyscy chcą się poddać i będą poddawać. Chociaż brat mówił o tym, co też wiedziałem i byłem, jestem świadom. To słowo wtedy tak przeszyło moje serce. Tak mnie poruszyło, że nie byłem w stanie czegokolwiek innego powiedzieć. I zmusiło mnie do tego, że wołałem do Boga, aby Pan Bóg dał siły do tego, byśmy wytrwali przy Nim aż do końca. Na tej drodze oczyszczania. Abyśmy nie rezygnowali i nie zamykali swego serca przed Nim. Abyśmy pewnego dnia mogli stanąć z czystym sercem przed naszym Panem, gdy przyjdzie po swoją oblubienicę. Niech Pan Bóg, drodzy, wzmocni i posili Twoje moje serce. Da odwagi ku temu, abyśmy mogli poddać się pod Boży sąd i stać wiernie przy Nim aż do końca, idąc w posłuszeństwie za Nim i w bojaźni Jego imienia. Amen. Amen.